W tym roku przygotowaliśmy grę miejską. Z okazji 1 marca, zawsze w Dniu Żołnierzy Wyklętych, gmina Pelplin stara się aktywować uczniów do tego, żeby przypomnieli sobie, dlaczego się dzisiaj spotykamy. 1 marca 1951 roku to przecież egzekucja zarządu 4. Głównego Stowarzyszenia Wolność i Niepodległość. Dzisiaj czcząc ich pamięć i Międzynarodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, przygotowaliśmy grę miejską. Grę, w której młodzież będzie używała sprytu, używała swojej siły fizycznej, używała intelektu, pamięci po to, żeby osiągnąć wszystkie punkty kontrolne na trasie. Te punkty są ukryte, mają swoją nazwę, charyzmę, mają swój cel. Spotykamy się w formie zabawowej, ale myślę, że to jest też odrobinę wysiłku, bo trzeba było przygotować historyczny podkład pod to i też przygotować się na elementy zaskoczenia, bo nasze miasto jest pełne tajemnic. Mam nadzieję, że wszyscy będą się dobrze i bezpiecznie bawić. No i czekamy na zwycięzców. Nazywamy się Zakończycy Kociewscy. Przyszliśmy jako pierwsi i czujemy się świetnie, pełni siły, wigoru. No i ogólnie było super. Trochę też zmęczeni.